Fajny mecz. Przede wszystkim ja mówiłem przed meczem chłopakom, że pogoda jest idealna do grania. No, jak na takiej pogodzie się nie będzie miał radości z grania, to nigdy. Nie jest zimno, fajne, miękkie boisko, w miarę równe, także naprawdę. I duże, bo my ostatnio, kurczę, mamy tam, na Szydze jest trochę takich kurniczków małych, gdzie się nie będzie porozpędzać. Dlatego fajny mecz, i emocji dużo. Może niekoniecznie dla mojego zdrowia wskazanych, bo mówię, mieliśmy ustawiony mecz, a potem robimy sobie horror na koniec. Zagrała bardzo, że tak powiem, skutecznie, nie? Nie miała wiele sytuacji, ale co miała, to strzeliła. No. A my odwrotnie, no bośmy mieli trochę tych sytuacji, żeśmy pogubili. Ale to tak jest, jak już jest dużo, no to tak się trochę nonszalancko rozgrywa te końcowe podania, ale jestem zadowolony, bo myśmy zaczynamy punktować, myśmy początek mieli trudny. Trochę nam, mieliśmy trochę pecha, trochę kadrowych problemów i te punkty nam są potrzebne, żeby odpocząć, tak oddychnąć. Teraz połowa będzie spała w drodze powrotnej, bo widzę, że wąskie oczka mieli, także... No ale to co, kolega wychodził, żenił się, nie? Żenił się, także. No to proszę mu pogratulować, dziękuję. Przekażemy. Fajny mecz, ale znowu punktów nie mamy, no. Punktów nie mamy. Zadecydował chyba ten szczegół, co sędzia gwiznął karnego, moim zdaniem. Za szybko podjął decyzję, szczególnie też to boczny podjął. Właśnie zawodnik, nawet przyznał od nich, że się pośliznął, że nie było karnego. No ale musiał takąż decyzję podjąć, ale że taką, to może to do przerwy byśmy schodzili z jedną bramkową przewagą, tak to z remisem i wyszliśmy na drugą połowę z nastawieniem na strzelanie bramek, ale niestety nie umknęliśmy trochę błędów w tej obronie. Otworzyliśmy się za bardzo. Można było troszeczkę to spokojnie rozegrać. Szczególnie pod koniec, nawet 4-3 przegrywamy, ale mamy dwie takie możliwości z wyjściem fajną piłką, kopiemy do przeciwnika. No naprawdę tak troszeczkę chaosu było już później pod koniec. Można już powiedzieć, że musimy sobie tutaj drużynę budować na przyszły sezon. Brakło szczęścia. Brakło szczęścia ogólnie w innych spotkaniach, gdzie żeśmy zremisowali, gdzie mogliśmy na przykład pod sam koniec strzelić bramkę i wygrać 1-0 równie dobrze. No ale trudno, taka piłka jest i ja się tutaj godzę z tym wszystkim i będziemy coś tutaj w klubie kombinować.